Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to poruszymy tematykę eventów, mianowicie na jakie rodzaje eventów warto chodzić, czym kierować się przy wyborze spotkania, na które się udajemy, jak również jakie są najczęstsze fakty i mity na temat właśnie spotkań networkingowych. Jeżeli podobają Ci się odcinki, które obserwujesz, które oglądasz, to koniecznie zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, no i będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz materiał, ponieważ to pomoże mi po prostu docierać do szerszej grupy osób, to pomoże mi się rozwijać kanał, dzięki czemu oczywiście będę mogła tworzyć, bo tej wiedzy mam do przekazania całe mnóstwo. Te wskazówki, które tutaj przekazuję, to są moje osobiste spostrzeżenia, to są moje osobiste przemyślenia po tym, jak uczestniczę kilkadziesiąt razy w roku w różnego rodzaju spotkaniach networkingowych, sama je prowadzę, współorganizuję, także to wszystko, co tutaj przekazuję, to jest moja praktyka. Także już zaczynamy, myślę, że nie ma co przedłużać, koniecznie weź coś do pisania, bo na pewno ta wiedza Ci się przyda. Wyszczególniłam takie dwie kategorie eventów. Pierwsza kategoria to będą kameralne spotkania do 20-30 osób. Tak sobie założyłam, to tylko chodzi o to, żeby pokazać Ci skalę. I to są takie spotkania kilkugodzinne, 3-4 godziny, mogą odbywać się wieczorem albo rano, zależy kto jak organizuje. Natomiast bardziej liczy się dla mnie charakter. I na takie spotkania w dużej mierze chodzą osoby, które nie lubią tłumów. Po prostu chcą pójść przed pracą albo po pracy na taki meeting, chcą poznać te właśnie kilkanaście, kilkadziesiąt załóżmy osób, ale na tym poprzestają, czyli jest to dla nich taka adekwatna forma też do ich biznesu. Załóżmy, że prowadzą biznes lokalny, nie bardzo się skalują, też mogą nie mieć takich planów, ale po prostu chcą porozmawiać najczęściej na płaszczyźnie regionalnej z innymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą podobne biznesy do niego bądź do niej. I teraz jakie są plusy, jakie są minusy takich spotkań? No plus to oczywiście już przed chwileczką powiedziałam, kameralność. To jest to, że mamy taką higienę rozmowy, jest to moderowane często, jest to ten czas, kiedy możemy się skupić tylko i wyłącznie na sobie, na sobie i na rozmówcy. Minusem jest to, że nie zawsze masz wpływ na ludzi, którzy się tam pojawią. I załóżmy, że wchodzisz do pokoju i w tym pokoju jest, załóżmy, 15-20 osób, na 30, które totalnie zajmują się innym biznesem niż Ty. Mogą być nawet mniejszymi przedsiębiorcami niż Ty. Mogą również mieć inne aspekty zainteresowań. Mogą na przykład przez przypadek przyjechać do danego miasta na taką kolację, na takie spotkanie. No i teraz nie za bardzo masz właśnie wpływ, nie za bardzo też masz jak wyjść z takiego spotkania, bo Ty już dobrze po kilkudziesięciu minutach wiesz, czy z tego spotkania coś będzie, czy nie. Czasami nawet atmosfera sama sprawia, że Ty już potrafisz ocenić, czy czujesz się dobrze w gronie tych ludzi, pomimo tego, że czasami nawet nie porozmawiałeś ze wszystkimi, czy czujesz się niekomfortowo. No i ciężko, jak zapłaciłeś za bilet, po godzinie z niego wyjść. Znaczy, no można, ale szkoda, prawda? Więc ta kameralność ma swoje plusy i minusy. Kolejnym plusem jest też to, że jesteś w stanie podczas takiego spotkania poznać wszystkich, tylko musisz się bardzo mocno pilnować, aby nie zagłębić się za bardzo w rozmowie z drugą osobą, bo niektóre osoby robią coś takiego, że przychodzą na kolację, która trwa załóżmy te 3-4 godziny i rozmawiają przez całą kolację raptem tylko z tymi, wokół których siedzą, tak? Czyli mają tylko i wyłącznie załóżmy 4-5 osób wokół siebie, a potem mówią, że spotkanie było za krótkie. No, spotkanie może nie było za krótkie, to bardziej chodzi o to, jak Ty sobie gospodarujesz swój czas, dlatego że to spotkanie, jeżeli ma charakter networkingowy, no to wypadałoby, żebyś chociaż z każdą osobą, albo chociaż z większością, z 80-90% zamienił słowo, żeby się te osoby dowiedziały czegokolwiek o Tobie. Oczywiście ten charakter na plus ma też to, że można się przedstawić, czyli przed rozpoczęciem rozmów 1 na 1 każdy może wstać, opowiedzieć coś o sobie na forum, żeby ludzie już wiedzieli, czym się zajmujesz, ale warto też od razu wychwytywać te osoby, notować sobie, czym one się zajmują, żeby później ewentualnie się do nich odezwać po kontakt albo się ponownie z kimś umówić, zdzwonić, po prostu nawiązać jakąkolwiek relację. Bo często jest tak, że właśnie te osoby narzekają, że jest za krótkie spotkanie, nie wyciągnęły maksa i mają duży niedosyt. To jest poniekąd też nasza wina, czyli tych osób, które przychodzą na spotkanie, bo organizatorzy niejednokrotnie nakłaniają, zachęcają, nawet chcą moderować to spotkanie, ale my nie dopuszczamy takiej możliwości, żeby się gdzieś tam miksować, rotować między sobą, bo tak dobrze nam się rozmawia z jedną osobą. Także tutaj też trzeba być uważnym. Czasami na minus działa też to, że pomimo tego, że byli ludzie fajni, załóżmy zamieniliśmy słowo tam z 15–20 osobami, no to nie było żadnego konkretu dla nas, albo właśnie tak jak mówiłam, byli od nas mniejsi przedsiębiorcy, albo totalnie ludzie o innym aspekcie zainteresowań. No i wtedy możesz pomyśleć sobie, że okej, no fajnie, wyszedłem na spotkanie, natomiast no, nie ma tego przełożenia na netto, nie ma tego przełożenia na efekt, bo mówmy się, że jest fajnie spędzać z kimś czas, natomiast na koniec dnia liczy się wynik. Jak to mówi Bartek Popiel, liczy się wynik, którego tutaj pozdrawiam, być może ogląda. I ja się z tym zgadzam. Także oczywiście biznes to relacje, relacje tworzą nam różnego rodzaju biznesy, natomiast warto wspomnieć o tym, że statystyka robi swoje. Jeżeli masz 20 osób na kolacji, to masz mniejsze szanse w przypadku, kiedy masz eventy większe, o których zaraz powiem. Jak to już w życiu bywa, no wszystko ma dwie strony medalu. Czasami ta kameralność zapewnia nam to, że nasza branża może być bardzo mocno pożądana. Przykładem doradca podatkowy. I teraz ta osoba może powiedzieć, że spotkanie było dla niej mega efektywne, ponieważ jeżeli tam byli sami przedsiębiorcy, to każdy z nich statystycznie powinien być jego klientem, może być jego klientem, no bo każdy z nas potrzebuje doradcy podatkowego. Czy ktoś jest małym przedsiębiorcą, czy ktoś jest dużym przedsiębiorcą, tego doradcy podatkowego potrzebuje chociaż raz w roku. Taka jest moja opinia. Ja też sama korzystam z doradców podatkowych, nawet kilku, aby porównać po prostu opinie, więc to jest bardzo ważne. I jeżeli mamy dobry produkt, mamy dobrą usługę, to czasami nie ma dla nas większego znaczenia, czy jest to spotkanie takie mniejsze, czy to jest spotkanie większe, ponieważ tych potencjalnych klientów znajdziemy wszędzie. Oczywiście stoi za tym druga kwestia, to jest osobowość. Jeżeli możemy mieć najlepszy produkt, najlepszą usługę, ale jeżeli jesteśmy osobą, która nie wzbudza zaufania, która nie jest jakoś bardzo otwarta, która nie lubi ludzi, bo takie osoby też się zdarzają, które chodzą na networkingi, po prostu bez kija nie podchodź czasami, tak, jak patrzymy na jakąś osobę, no to wtedy rzeczywiście może to nie mieć przełożenia na efekt. Ale jeżeli jesteśmy otwarci, mamy dobry produkt i usługę, no to jak najbardziej na takie kameralne spotkania warto chodzić, bo wtedy będziemy mogli się właśnie pochylić nad daną osobą, wysłuchać jej potrzeb, być może coś podpowiedzieć, dać się poznać lepiej. Nie ma takiego natłoku, nie ma po prostu gonitwy między jedną a drugą osobą, no bo ten czas jest ograniczony. A jeszcze jak to jest taki event, gdzie mamy prelekcje, no to rzeczywiście jest tylko czas ograniczony na rozmowy i czas ograniczony na słuchanie. A tutaj mamy tylko i wyłącznie rozmowy, więc jeżeli takie osoby są tutaj, które rzeczywiście wynoszą biznesy z tego rodzaju spotkań, no to gratulacje, to znaczy, że wiecie jak to robić. Dajcie znać, co Wam pomaga, jakie być może zabiegi, wskazówki, tipy, ja tutaj z chęcią też poczytam, posłucham, bo jestem ciekawa, bo też się dużo uczę od Was. Ale także tutaj można jak najbardziej rozpatrywać te spotkania kameralne zarówno w tych dobrych aspektach, jak i w tych słabszych. Nie mówię, że złych, ponieważ zawsze każde jedno spotkanie networkingowe niesie ze sobą coś dobrego. Zawsze. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, że jak na spotkania mamy stacjonarne czy spotkania takie mniejsze, że chociaż jedna osoba nie przykuła specjalnie naszej uwagi, która nas nie zainteresowała właśnie i z którą gdzieś tam potencjalnie możemy coś zrobić w przyszłości. Możemy my się stać jej klientem, albo ona naszym, albo możemy tutaj złączyć jakąś synergię. To by było na tyle, jeżeli chodzi o spotkania kameralne. I teraz przejdźmy do spotkań, które są powyżej 100 osób, 200 osób, 300. Tu już tutaj bardziej może pokażę skalę, że to jest powyżej 100 osób. Najczęściej takie spotkania są właśnie przeplatane pewnego rodzaju prelekcjami, bo w tych spotkaniach chodzi o to, żeby zarówno networkingować ludzi, jak i dostarczać im wiedzy. I teraz chodzi mi o te przerwy networkingowe, no bo o nich cały czas tutaj mówimy. To podczas przerw networkingowych trzeba przede wszystkim nabrać inne nastawienie, trzeba do tego podejść inaczej. Trzeba sobie zdać sprawę, że będzie tam dużo ludzi, którzy będą chcieli w krótkim czasie poznać jak największą liczbę osób, które będą miały ograniczony czas, które też tak dogłębnie nie będą dopytywać Was o Wasze zainteresowania, o Wasz sposób życia, o Wasz sposób prowadzenia biznesu, bo nie będzie po prostu na to przestrzeni. Oczywiście znowu się znajdą osoby, które spędzą każdą przerwę networkingową z tą samą osobą, tak? Natomiast mówię tutaj o takim czystym networkingu, więc tutaj warto sobie wrócić do tych moich wcześniejszych filmików i przygotować taki zestaw pytań, gotowy już w głowie, który pomoże nam osiągnąć jak największą, uzyskać jak największą liczbę informacji, jak największy tutaj feedback od danej osoby i potem już stwierdzamy, czy chcemy w przyszłości, a najlepiej zaraz po evencie, skontaktować się z tą osobą, chcemy się z nią spotkać i ewentualnie coś zrobić. Więc te eventy mają to do siebie, że mają charakter taki szybki. Plusem może być to, że tutaj nam działa statystyka właśnie taka sprzyjająca. Czyli jeżeli w przypadku spotkań kameralnych nikt specjalnie nie wzbudził naszych zainteresowań, tak w przypadku spotkań takich dużych po prostu przechodzimy do kolejnej osoby i zwiększamy w ten sposób szansę na biznes. No bo jeżeli załóżmy rozmawiamy z 5 osobami czy 10 w czasie kolacji, a jest nas 20, no to jesteśmy 50-50. Natomiast jeżeli jesteśmy po 5, po 10 rozmowach i z tego dalej jeszcze nic nie ma, nikt konkretny się nie pojawił, to mamy jeszcze 90 innych osób, więc możemy przyspieszyć to tempo networkingowe. Najczęściej też takie eventy są całodniowe, więc mamy faktycznie cały dzień na to, aby poznawać jak największą liczbę osób. Mamy możliwość zostania na afterparty, jeżeli jest organizowane. Tutaj też trzeba korzystać, bo pamiętajcie, że na afterparty dzieją się najlepsze rzeczy. Ja o tym też nagram inny filmik, co się dzieje na afterparty i dlaczego warto zostawać na afterparty, jak je wykorzystywać, bo to też jest inny sposób networkingowania w trakcie takich wieczornych rozmów, ale to już oddzielny materiał. Dajcie znać, czy chcecie materiał właśnie o tym, jak wykorzystać afterparty na maksa. Więc te spotkania rzeczywiście mają charakter szybki, ale zwiększają szanse na sukces poprzez statystykę, poprzez to, że macie na przykład te identyfikatory z branżami, więc możemy łatwo wychwycić, kto jest kim. Przy takich kolacjach raczej nie ma takich rzeczy, że jest plakietka i branża. To, co ja też robię, to to, że wysyłam przed spotkaniem jeszcze tym kameralnym listę osób, które się pojawią, czyli imię i nazwisko, branża i skąd ta osoba jest. Czasami dla nawet kwestii logistycznych, żeby się być może z kimś zabrać jednym samochodem, albo żeby się z kimś skontaktować, kogoś wcześniej wybadać na LinkedInie albo na Facebooku, już się zorientować, czym się zajmują osoby, które pojawią się razem z nami na spotkaniu. W przypadku dużych eventów często robi się grupy na Facebooku albo jakieś komunikatory specjalnie dedykowane do naszych uczestników po to, aby mogli się już wcześniej przedstawić, zaprezentować i potem, jak już wyłapiemy w tłumie, czasami nawet online'owo jakąś osobę, to się umawiamy z nią już na konkretną przerwę, na przykład na jakąś godzinę i możemy się z nią właśnie tutaj skonsultować, możemy ją lepiej poznać w trakcie takiej chociażby konferencji na żywo, więc to też jest po stronie organizatorów, jak oni do tego podejdą, w jaki sposób pomogą uczestnikom. Świetnym rozwiązaniem jest również stosowanie aplikacji, czyli w momencie, kiedy mamy aplikację pokazującą, kto skąd jest, czym się zajmuje, łatwo nam wyfiltrować, no i w ten sposób również się umówić z daną osobą na spotkanie, żeby ten networking niósł taką tutaj energię, żeby móc wyciągnąć jak najwięcej z danego spotkania, z danej rozmowy. I tutaj, jeżeli chodzi o taki mit, że ja tu nie lubię zbiorowisk ludzi, takiego tłoku, oczywiście nie mówię o takich osobach, które rzeczywiście są introwertykami i no już z natury nie lubią tłumów, ale mówię tutaj do osób, które raczej są pesymistami, a nie osobami, które rzeczywiście przeżyły na sobie jakiś taki duży networking i mogą coś o tym powiedzieć, to moja wskazówka jest taka, że po prostu daj sobie szansę, pójdź na kilka spotkań, bo też co organizacja to jest inny sposób prowadzenia eventów, czyli co jakiś klub biznesowy, czy właśnie jakiś organizator, to każdy ma swój indywidualny sposób prowadzenia networkingu, tutaj angażowania ludzi, także daj sobie szansę, zobacz, gdzie najbardziej Ci pasuje, pochodź po tych spotkaniach, po mniejszych, po większych, organizowanych zarówno przez jednych, jak i przez drugich, miej porównanie, żeby później mieć jakiekolwiek zdanie na ten temat, a nie tak rzucamy tylko słowa na wiatr, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że za dużo ludzi i dopiero potem wybierajmy pod nas już efektywnie gdzie chcemy się pojawiać, jaką my mamy branżę, która branża ma większe szanse w danym środowisku, czy w większym, czy w mniejszym. Dajmy szansę statystyce, no bo to ona robi całą robotę. No i przede wszystkim uzbrojmy się w taką cierpliwość, w pokorę, w brak oczekiwań, bo czasami mamy za wysokie oczekiwania w stosunku do eventów i się przejeżdżamy na tym, mówiąc kolokwialnie. A w momencie, kiedy nie macie większych oczekiwań, dajecie szansę losowi, po prostu mówicie, a co mi tam, pójdę, po prostu poznam ludzi, zobaczymy, co z tego wyjdzie, to jakoś tak się to we wszechświecie wydarza, że jest nam znacznie łatwiej, że się ktoś pojawi na naszej drodze, a potem już się robi z tego biznes. Także nie poddawać się, głowy do góry, dajcie sobie szansę, trzymam mocno za Was kciuki, napiszcie proszę tutaj w komentarzu, jaki Wy rodzaj spotkań preferujecie, jak również jakich materiałów potrzebujecie ode mnie, abym o nich opowiedziała, abym nagrała. Będzie mi bardzo, bardzo miło za feedback. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga. Algorytm wtedy się cieszy, ja się cieszę i mogę dalej tworzyć. Także wszystkiego dobrego, trzymam za Was kciuki, trzymajcie się, cześć!